Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. przyzwoitości w polityce i w życiu codziennym, potencjalnej wygranej Konfederacji, czy geografii i historii. Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I tutaj pan Wojciech Puczkowski. Najdroższy panie Stanisławie, witam serdecznie. No, mój Boże, najdroższy. Mam aż dwa pytania. Po pierwsze, czy w polityce warto być przyzwoitym? I nie chodzi mi tutaj o kontekst wypowiedzi Władysława Bartoszewskiego, ale ogólnie, czy w demokracji warto być przyzwoitym? A jak to było w monarchii? Czy warto być przyzwoitym wobec swoich wrogów? Czy może tylko wobec przyjaciół? A może wobec nikogo nie warto być przyzwoitym? Bo czyż w polityce jest miejsce na przyjaźnie? No, widzę, że pan ma bardzo złe zdanie o polityce. No, jest miejsce na przyjaźnie, przecież państwa czy partie w ramach jednego państwa podpisują rozmaite porozumienia zapewniając o dozgonnej przyjaźni wieczystej. No, daleko nie szukając, Polska podpisywała traktaty o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. No, tam do czasu, ale to trzeba pamiętać, że w polityce ważne są interesy oprócz sentymentów, bo sentymenty też, owszem, ale w polityce ważne są interesy. No i dobrze jest, jeżeli przyjaźnie sentymentalne pokrywają się z interesami, a jeśli się nie pokrywają, no to wtedy to wygląda gorzej. Natomiast czy w ogóle warto być przyzwoitym? No moim zdaniem warto. Dlaczego nie? Przyzwoitym się jest nie dla korzyści, chociaż to bywa korzystne, ale przyzwoitym się jest dla własnej godności. No co tam przyjdzie komu z korzyści, nawet prawdziwych, jeżeli patrząc w lustro będzie mówił, ale ze mnie łajdak, to właściwie miałbym ochotę tutaj napluć sobie w lustro, ale no, ponieważ tu korzyści, lepiej być przyzwoitym. Co to znaczy, czy tylko dla wrogów, czy dla przyjaciół? No, muszę powiedzieć tak, że to zależy od czasów. Znaczy nasz stosunek do tego zależy od czasów, w którym żyjemy. Według wielu ludzi, i myślę, że to nie jest pogląd taki bezzasadny, to ostatni konflikt, gdzie jeszcze obowiązywały pewne zasady rycerskości, to była I wojna światowa. No ale w I wojnie światowej brali udział ludzie ukształtowani jeszcze w epoce, przez Belle Époque. To miało pewne znaczenie. Pewnych rzeczy nie wypadało robić, zwłaszcza jak się było oficerem i tak dalej. Po I wojnie światowej na ludzi zaczęły oddziaływać w stopniu niespotykanym wcześniej ideologie totalitarne. No i niestety to zanikło zupełnie, także obecnie nie ma żadnych takich objawów przyzwoitości w przypadku konfliktów wojennych. No bo no weźmy na przykład takiego Saddama Husajna. On został złapany, no pokonany został, ale kiedyś to jak król pruski pokonał Napoleona III i ten mu wręczył szpadę, to król pruski mówił tak, no bardzo mi przykro, wasza cesarska mość, że spotkaliśmy się w takich okolicznościach. No ale tu Orange przesądził. Nic takiego nie miało miejsca w przypadku Saddama Husajna. Niezależnie od tego, kim by on by nie był, to potraktowano go jak no, zwierzę.
Najpierw go tam wsadzono, potem w zęby zaglądano przy kamerach telewizyjnych. No, był potraktowany jak taka sztuka ubojowa. A potem po parodii procesu sądowego został powieszony. No, to pokazuje, jak odeszliśmy od zasad, które jeszcze, jak mówię, w Belle Époque obowiązywały. No a teraz już wydaje się, że nawet największe piękno duchy tego nie biorą pod uwagę. Drugie pytanie. Czy nie obawia się pan, że starsi i mądrzejsi pozwolą na zwycięstwo Konfederacji właśnie w sytuacji, kiedy rozgorzeje największy kryzys gospodarczy spowodowany lockdownem? Mogliby wtedy zwalić winę na Konfederację. Demos zapewne nie dostrzegłby podstępu i szybko obaliłby takie rządy. Mogłoby to pogrzebać szanse Konfederacji na długie lata. Bo wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, ale zanim by Konfederacja jako partia rządząca została obalona przez Demos, jak to pan nazywa, to musiałby najpierw Demos ją poprzeć. No to zrobiłby to z jakichś powodów. Nie wiem, czy tak szybko by te powody przestały istnieć, czy Demos zostałby tak zbajerowany przez starszych i mądrzejszych, jeśli już rozmawiamy w tej konwencji. No bo jeśli tak, no to trudno, ale myślę, że i Konfederacja, gdyby tutaj zaczęła rządzić, no, Konfederacja na razie nie ma jakiegoś takiego doświadczenia w sprawowaniu władzy, no ale bardzo szybko by mogła je zdobyć i bardzo możliwe, żeby sobie nie dała władzy tak łatwo wygrzeć. Kolejne pytanie, pani Arabeska Katarzyna Rzyman. Pierwsze, co pan myśli o przebiegunowaniu ziemi? No nic nie myślę, bo to zdarzały się przebiegunowania ziemi i to nie jedno. Towarzyszą przebiegunowaniu rozmaite kataklizmy klimatyczne, pogodowe i tak dalej, więc to nie ma co myśleć, to się zdarza. Czy zdarzało? A skoro się zdarzało, to i może się zdarzyć jeszcze raz. Drugie pytanie. Co się stało z Argentyną, która kiedyś była potęgą? No potęgą to może nie była, bo to w skali takiej lokalnej. To się stało, że miała dwie fatalne ekipy. To znaczy z pewnego punktu widzenia fatalne. Pierwsza to był Perón, który rządził Argentyną, nawet od jego nazwiska taka ideologia polityczna, peronizm, ale tak naprawdę to rządziła jego żona Evunia, Evita, czyli Evunia. Otóż Evunia rządziła w ten sposób, że łupiła klasę średnią po to, żeby zdobyć środki na programy rozdawnicze dla ludu. I lud ją kochał. Evunia, później te musicale takie były, Don't Cry for Me Argentina, prawda, tam Madonna i te wszystkie szansonistki. Ona była tancerką w ogóle taką z zawodu i Perón się w niej zakochał, taka była, no uchodziła za piękność nawet i że ma dobre serduszko. Więc Evunia to doprowadziła, przepraszam, Argentynę, no co to za freudowskie pomyłki, na skraj przepaści i później, żeby tą Argentynę jakoś ratować, to władzę przejęła junta wojskowa z generałem, jeśli dobrze pamiętam, Videlą. No i wojskowi, jak to wojskowi, żeby tu jakoś zjednoczyć opinię publiczną wokół siebie, to postanowili zająć Falklandy, czyli Malwiny, jak to Argentyńczycy mówią, które były brytyjskie. Tam, bo one są bez wartości. Właściwie tam pasą się jakieś barany i to tyle, te Falklandy. No, ale no prestiżowo, tu odbiliśmy, prawda, odzyskujemy swoje terytoria i tak dalej. To nie było zbyt mądre. A w dodatku jeszcze pecha mieli, że Wielką Brytanią rządził Margaret Thatcher, która oczywiście też nie mogła sobie pozwolić na utratę prestiżu. No i zostało tam wysłane wojsko, lotniskowiec taki tam uderzeniowy. Pamiętam, jak on wypływał chyba z Liverpoolu czy z Plymouth, już nie pamiętam dokładnie.
i tam takim transparentem go udekorowali. Nie płacz po mnie, Argentyno. Właśnie cytat z tego musicalu Evita. Don't cry for me, Argentina. No i tam Anglicy odwojowali te Falklandy i wskutek tego junta upadła, no ale Argentyna, a później jeszcze ten program EWUNI był kontynuowany, no i doszło do katastrofy finansowej. Wreszcie trzecie pytanie. Czy słyszał pan o czymś takim jak deklaracja żywego człowieka wydawane z apostifą i apostifą zwrotną? W ogóle nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Pan Grzegorz Warchoł. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio widziałem pana w takiej wideoreklamie, gdzie wraz z innymi wspaniałymi osobistościami informował pan o sytuacji pana Janusza Walusia. Przyznam się, że chociaż jestem zainteresowany podobnymi sprawami bardziej niż przeciętny zjadacz chleba i mam ponad 30 lat, nigdy o tej sprawie nie słyszałem. Chciałem poprosić pana, jeśli to możliwe, żeby przybliżył pan historię egzekucji wykonanej przez pana Walusia oraz przesłanki, jakie nim kierowały. Chciałem też zapytać, czy może wie pan, jak można wesprzeć pana Walusia, ponieważ spóźniłem się na akcję zakupu książek. Pan Waluś nie dokonał egzekucji, tylko zastrzelił Chrisa Haniego, przywódcę tamtejszej partii komunistycznej w Republice Południowej Afryki. Zrobił to z przyczyn ideowych. Zrobił to z przyczyn ideowych, ponieważ no, uważał, że komunizm, wszystko jedno, czy czarny, czy biały, czy żółty, czy czerwony, jest bardzo niebezpieczny i w związku z tym, jeżeli im groźniejszy jest taki przywódca komunistów, tym szybciej trzeba go zlikwidować. No i zrobił to. Został skazany, jeśli dobrze pamiętam, na dożywotnie więzienie i no, tak został, że tak powiem, opuszczony, żeby nie utwierdzać go w tym przekonaniu, że został zapomniany, że nikt się nim nie interesuje. Również antykomuniści w ogóle już o nim zapomnieli, no to takie akcje są organizowane, żeby tego pana Janusza Walusia jakoś wspierać. Tam głównie chodzi o wsparcie finansowe, żeby jakiś doprowadzić do jego wydobycia z więzienia, ale to trzeba by pewne kroki prawne podejmować, no i tak. I tak to trzeba zrobić. Drugie pytanie, jakie chciałem panu zadać, odnosi się do czasów, w jakich żyjemy. Słyszałem kiedyś powiedzenie, że ciężkie czasy rodzą silnych ludzi, którzy z kolei tworzą dobre czasy, w których kształtują się ludzie słabi i cykl się powtarza. Urodziłem się w latach 80., ale wydaje mi się, że najbardziej chciałbym żyć w Europie Zachodniej w latach 50, 60, 70. Chciałem zapytać, jak pan uważa, jakie były najlepsze czasy dla ludzkości pod względem normalności oraz rozwoju? Bardzo dziękuję za odpowiedzi. No, ja bym nie chciał żyć w tych latach, które pan wskazał. Jeszcze 50, jak, ale to w Europie Zachodniej, no rzeczywiście to był okres takiego boomu powojennego, wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast moim zdaniem te lata to nie jest kulminacja, to jest właściwie taki schyłek Zachodu. Zwłaszcza lata 80., lata 60., końcówka lat 60. Wtedy zapadła decyzja o kontynuowaniu rewolucji komunistycznej na Zachodzie według strategii Antoniego Gramsciego. I właściwie od 68 roku wszystko złe się zaczęło i teraz postępuje. Moim zdaniem kulminacja Zachodu miała miejsce na przełomie wieku XIX i XX. Potem już jest schyłek. Nie bez powodu te czasy są nazywane la belle époque, piękna epoka. Ja, jeśli o mnie chodzi, to ja bym chciał wtedy żyć. Dzisiaj nie mamy pojęcia nawet, jaka wolność wtedy panowała. No podam przykład. Jeden z takich obywateli ziemskich w Polsce był bardzo oburzony na to, że kiedy wsiadał do pociągu, to konduktor gwizdał.
traktor, na niego gwizdał i tak dalej. No co by powiedział teraz, kiedy jak wchodzi do samolotu, to musi się rozebrać do naga prawie. Widziałem w Ameryce takiego starowinę, który, no starszy człowiek, już na pewno nie mógł być uważany za żadnego terrorystę. Ale kazali mu zdjąć pasek od spodni. Nie wiem, co ten pasek, jaką groźbę stwarzał. No i on to zrobił. I te spodnie mu opadły. I tak stał bezradny taki. A ci wszyscy tacy funkcjonariusze z powodów socjalnych zatrudnieni, to większość Murzynów była w takich niebieskich koszulach, stali i się śmiali. I żaden skurwysyn mu nie pomógł. Więc no, jak się coś takiego widzi, to trudno uważać, że to jest jakieś szczytowe osiągnięcie ludzkości. W Belle Époque byłoby to nie do pomyślenia po prostu. Pan Kamil Zieliński pyta, dlaczego nie został pan adwokatem? No, przyczyna jest prosta. Ja skończyłem studia w 1969 roku, więc za głębokiej komuny. I żeby zostać adwokatem, to trzeba było odbyć aplikację adwokacką, ale przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej trzeba było odbyć aplikację sądową albo prokuratorską. Ja w związku z czym przeniosłem się do Gdańska, bo tam nie było wtedy uniwersytetu. Zaczepiłem się tam, żeby mieć z czego żyć w takim miejskim zarządzie gospodarki terenami jako urzędnik. No i poszedłem do prezesa sądu wojewódzkiego, bo od niego zależało, czy dostanę taką pozaetatową aplikację, a on tylko jedno pytanie mi zadał, czy należę do partii. Jak mu powiedziałem, że nie należy, no to już tam nie było mowy o żadnej aplikacji i nie było powodu, żebym dalej w Gdańsku siedział. No i kiedy się dowiedziałem, że jest rekrutacja na studia podyplomowe na studium dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego, to złożyłem papiery, zdałem egzamin, dostałem się na te studia, no i tak już zmieniłem wtedy upodobania. Także tak to wygląda. Pan Kamil Zieliński, jeszcze jedno pytanie. W ostatnią sobotę w Rzeszowie w sklepie Frak, a może i w innych miejscach kraju, osoby ubrane w mundury Wojsk Obrony Terytorialnej, mające dodatkowo na wierzch nałożone koszulki Caritas, zbierały od konsumentów robiących zakupy żywność lub pieniądze. Nie przyjrzałem się dokładnie. Co myśli pan o tej akcji, w szczególności w kontekście rozdziału państwa od kościoła? No, wprawdzie Caritas jest instytucją kościelną, ale to jest organizacja charytatywna i ci członkowie oddziałów obrony terytorialnej występowali jako tacy wolontariusze chyba, no nie wiem, albo jak nie wolontariusze, dostali taki rozkaz, żeby zostać wolontariuszami, no to w tym charakterze występowali, w charakterze współpracowników Caritasu przy konkretnej akcji charytatywnej, bo o ile wiem, to właśnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia Caritas taką akcję pod tytułem Szlachetna Paczka prowadzi. Co to? Znaczy nie mam nic przeciwko takiej akcji, bo to rzeczywiście są ludzie, którym trzeba pomagać i lepiej jak to organizacje charytatywne robią, a nie na przykład urzędnicy państwowi za pieniądze podatnikom odebrane. To jest, jeżeli ludzie dają pieniądze albo żywność na takie cele, no to dobrze, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Rozdział państwa od kościoła. No rzeczywiście jest ta zasada, ale wydaje mi się, że to nie jest najbardziej drastyczny przypadek, bo nie tak dawno pan prezydent Duda w Pałacu Prezydenckim uczestniczył w ceremonii religijnej wyznania mojżeszowego, zapalając chanukowe świece. Moim zdaniem dobrze pan prezydent zrobił, że jeżeli grupa obywateli polskich wyznania mojżeszowego prosi go o uczestnictwo w ceremonii religijnej, to powinien tę prośbę spełnić, ale pytanie, czy w gmachu publicznym, czy na przykład pójść do synagogi i tam zapalać chanukę. Nikt nie ośmielił się tutaj przypomnieć o zasadzie rozdziału kościoła od państwa. A w sytuacji, kiedy w Sejmie odbyła się ceremonia dzielenia się opłatkiem, która nie jest ceremonią religijną, tylko takim obyczajem, bo nawet wśród katolików w innych krajach to się opłatkiem nie dzielą.
No w Polsce jest lokalny taki obyczaj, zresztą bardzo ładny. No to wtedy zaraz Hunwejbini i ormowcy rozdziału kościoła od państwa podnieśli klangor, że jak to jest możliwe. Tutaj w sprawie Chanuki żaden nie ośmieli się odezwać. Pan Zygmunt Nieznański, panie mecenasie, no nie jestem niestety mecenasem, okradli mnie, zamykając największy i najstarszy bank spółdzielczy SK Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Walczyć czy zapomnieć o swoich pieniądzach? Niech pan nie zapomina o swoich pieniądzach, niech pan walczy aż do zwycięstwa. I tym optymistycznym wezwaniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi i do zobaczenia przy następnym cykielu. Co pan sądzi o islamizacji Europy Zachodniej? Czy Polska jest w stanie się przed nią obronić? To jest problem. Ale moim zdaniem przyczyna leży po naszej stronie. Po naszej stronie, to znaczy po stronie europejskiej. Bo muzułmanie zawsze tacy byli. Oni się nie zmienili, to myśmy się zmienili. Muzułmanie swoją religię traktują bardzo poważnie. A Europejczycy, denomine chrześcijanie, już nie. Już nie. W związku z tym jest niebezpieczeństwo, że rzeczywiście zostaniemy poddani władzy muzułmańskiej. Bo dopóki Europa była chrześcijańska, nawet po reformacji, to się z powodzeniem ze światem muzułmańskim konfrontowała. Pierwsza taka konfrontacja miała miejsce w roku 734, kiedy to frankoński właściwie władca Karol Młot w bitwie pod Poitiers zatrzymał muzułmański pochód, to już jest środek Francji dzisiejszej, zatrzymał muzułmański pochód w głąb tam Europy. A Karol Wielki wyparł muzułmanów za Pireneje. Z kolei Izabela Katolicka i Ferdynand, już w epoce tam, jak się zaczynały wielkie odkrycia, bo to oni tam wyprawę Kolumba sfinansowali, wyparli muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego. Potem była bitwa pod Lepanto w 1571 roku, którą, gdzie ten napór przynajmniej morskich sił muzułmańskich został zatrzymany, ale nie na długo, bo w 1683 roku dopiero nasz Jan Sobieski na czele koalicji pod Wiedniem tak rozgromił Turcję, że przez 300 lat już nie była zdolna do żadnego naporu. A teraz już inna taktyka jest. I to jest jedna rzecz. Teraz Europa jest bezbronna psychicznie. Psychicznie jest rozbrojona. Sama na własne życzenie się rozbroiła. A dlaczego? A to jest osobna sprawa, bo przez Europę się przewala rewolucja komunistyczna w pełnym natarciu. Tyle, tylko że jeżeli uważamy, że tak nie jest, to tylko dlatego, że ta rewolucja jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali, bo myśmy poznali strategię bolszewicką. Ale to nie jest jedyna strategia rewolucyjna. Strategia bolszewicka się opierała na trzech takich elementach. Gwałtownej zmianie stosunków własnościowych, masowym terrorze i masowym duraczeniu, czyli indoktrynacji. Bo przyniosła rezultaty, nie powiem, przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym pod koniec lat 60. zaczęto odchodzić od bolszewickiej strategii ku strategii zaprezentowanej jeszcze w latach 20. XX wieku przez takiego włoskiego komunistę Antoniego Gramsciego, który za główne pole bitwy rewolucyjnej uznał sferę ludzkiej świadomości, czyli kultury. W związku z tym na pierwszy plan wysunęło się masowe duraczenie. I żeby to się udało, to pierwszym krokiem na drodze masowego duraczenia jest zapanowanie nad językiem mówionym. I to w tej chwili już to widać gołym okiem. Zaczęło się od takiego niewinnego, ale forsowanego.
Kiedyś się mówiło inwalidzi, kalecy, prawda? Tak, w języku polskim określało się ludzi tam chorych, czy właśnie jakichś tam inwalidów i tak dalej. Teraz już te słowa zniknęły z wokabularza polskiego. Mówi się niepełnosprawni. Nikt nie będzie kopii kruszył o taką drobną zmianę, ale nie chodzi o to, że tam zmiana, tylko że tresura, żeśmy się stopniowo przyzwyczaili, że drogą administracyjną narzuca się nam pewne słownictwo, które nie jest już niewinne, tylko łączy się z nim potężny ładunek informacyjny. No podam przykład taki, kochający inaczej. Kochający inaczej. To czasami budzi wesołość, bo to dotyczy takiej frywolnej strony egzystencji ludzkiej, ale zostawmy na boku te frywolności. Tylko się skupmy na ładunku informacyjnym, który to określenie sobą niesie. Kochający inaczej. No jedni kochają tak, drudzy inaczej. Ale każdy sposób jest jednakowo normalny. To jest przesłanie informacyjne. Czyli normalnością jest cokolwiek. Normalnością jest wszystko. W tej sytuacji samo pojęcie normy traci wszelki sens. Dlatego, że ono ma sens tylko w logice dwuwartościowej. Kiedy my za Arystotelesem powiadamy, jest prawda i jest fałsz. Jest norma i są dewiacje, ale jak wszystko jest normą, no to nie ma normy. Jaka? Nie ma żadnej normy. I to jest ten postęp w rewolucji komunistycznej, której celem, znaczy metodą jest zdruzgotanie trzech filarów cywilizacji łacińskiej. Trzech filarów, czyli greckiego stosunku do prawdy, o to mówię, są w tej chwili na wydziałach filozofii naukowcy, którzy swoim studentom mówią, że prawda nie istnieje. No to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. No ale jeżeli ono jest prawdziwe, to znaczy, że prawda istnieje. No nie wymagajmy zbyt wiele od filozofów, bo oni opowiadają nam o sobie, o swoich tam urojeniach, ale to pokazuje, jak to działa. Drugim filarem cywilizacji łacińskiej są zasady prawa rzymskiego. I trzecim to jest etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego państwa. Bo każdy system prawny państwa musi mieć etyczną podstawę. Bo inaczej nie potrafilibyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego karzemy kradzież. No, a jak odwołamy się do jakiejś etyki, no to wiemy, a dlatego, bo to kradzież jest zła, prawda? A dlaczego, a bo to i tak dalej. Więc mamy do wyboru albo etykę chrześcijańską, i to nie trzeba być wcale chrześcijaninem, żeby zalety tej etyki doceniać. Dlaczego? No nie tylko dlatego, że ona się sprawdziła przez ostatnie 2000 lat, czy tam niecałe 2000 lat, ale również dlatego, że ona ma bardzo trwały charakter, bo jest ufundowana na autorytecie niedostępnym. Przecież nad Panem Bogiem, no może niedługo już tak będzie, że się będzie głosowało, którego Pana Boga sobie tutaj wybieramy, jaki nam bardziej pasuje, prawda? Ale na razie tak nie jest jeszcze, na szczęście. Więc mamy do wyboru albo etykę chrześcijańską jako podstawę systemu prawnego. Wtedy wiemy, dlaczego kradzież jest karana, dlaczego gwałt jest karany, morderstwo i tak dalej. Albo etykę sytuacyjną, która polega na tym, że dobre jest to, co dzisiaj partia uważa za dobre. Więc na przykład dzisiaj nosimy Żydów na rękach, a jutro ich gonimy do gazu, prawda? I jedno jest dobre i drugie jest dobre. Więc jeżeli dopuścimy do zdruzgotania tych elementów, tych fundamentów cywilizacji łacińskiej, no to ona po prostu się zawali, przestanie istnieć. A pan redaktor Michnik, czy jemu podobni filuci, nie wymyśli nam na poczekaniu drugiej cywilizacji, prawda? Więc osuniemy się w otchłań barbarzyństwa i wtedy będziemy bezbronni całkowicie wobec cywilizacji, która nas sobie podporządkuje. No i będzie to bardzo przykre przebudzenie. Niestety
Nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby tu muzułmanie nie urządzali naporu, a urządzają, to też by to było niebezpieczne, dlatego że, proszę Państwa, strategia rewolucji komunistycznej się zmieniła, co tu mówiłem. Natomiast cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Cały czas jest ten sam, właściwie dwa cele. Pierwszym celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Jedną ważną cechą, tam innymi też, ale ta jest najważniejsza, że wyrzekł się wolnej woli. Wyrzekł się wolnej woli na rzecz tam partii, nie wiem kogo, Gazety Wyborczej, czy coś, tam będzie, jak Michnikowi się nie zepsuje telefon, to jakby się mu, nie daj Boże, zepsuł, to nie wiemy, co myślimy, prawda? Dopóki się nie naprawi. Proszę Państwa, więc człowiek sowiecki, tym się charakteryzuje. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej, bo człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie. Bo w normalnym świecie trzeba codziennie dokonywać samodzielnych wyborów, a on właśnie już tego się wyrzekł, tej umiejętności. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu, czy człowiekom sowieckim, sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć w postaci państwa totalitarnego. Czym się państwo totalitarne charakteryzuje? Między innymi tym, że nie uznaje żadnej władzy poza własną. Na przykład władzy rodzicielskiej. No to właśnie na naszych oczach, za naszym przyzwoleniem została zlikwidowana. Został z niej tylko obowiązek alimentacyjny. Bo jeżeli w stosunkach między małżonkami, czy między rodzicami a dziećmi jest urzędnik władzy publicznej, który ma ostatnie słowo jako arbiter, to znaczy, że władzy rodzicielskiej już nie ma. Państwo totalitarne nie uznaje władzy religijnej, która też jest autonomiczna względem państwa, a w każdym razie powinna być. I co? Pan prezydent Mikołaj Sarkozy, jeszcze jak był prezydentem, przedstawił Kościołowi katolickiemu taką oto ofertę. Jeżeli Kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki, to znaczy co zrobi? Ano wyrzeknie się wszelkich pretensji do przywództwa moralnego, tylko się zdegraduje do roli takiej organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, no to nawet może być finansowany przez republikę, bo to komu szkodzi. A jak nie, to wojna. No to ponieważ jeszcze nie wszyscy tam wywiesili białą flagę, to mamy coś w rodzaju. I wreszcie państwo totalitarne nie akceptuje jeszcze jednej władzy. Władzy właściciela nad rzeczą. No i tu rewolucja jest w pełnym toku. Cywilizacja łacińska ma dwóch wrogów. Komunistów i niestety Żydów. A te kręgi się pokrywają częściowo w postaci Żydokomuny. To jest... I to trzeba powiedzieć wyraźnie, bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. Ale i bez lęku. I nie bać się żadnych tych, że tam antysemitnictwo i tak dalej, bo muszę Państwu powiedzieć, że ja uważam, że w dzisiejszych czasach antysemitą nie jest tylko albo dureń, albo świnia. Dlaczego? Otóż o tym, kto jest antysemitą, a kto nie, decyduje Żydowska Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. I ona uznaje za antysemickie opinie, że na przykład Żydzi w Stanach Zjednoczonych mają duży wpływ w świecie finansów, czy mediów, czy przemysłu rozrywkowego. No każdy, kto Stany Zjednoczone chociaż trochę zna, to wie, że to jest prawda, że tak jest. Zatem Liga Antydefamacyjna stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Więc jeżeli ktoś tego znaku równości nie zauważa, no to jest durniem. A jak zauważa, tylko udaje, że nie zauważa, bo tam liczy na albo ze... no to świnia. Także albo dureń, albo świnia. Proszę bardzo.